Przed nami kolejna runda spotkań na Ekstraligi. Piąta kolejka, która już powoli będzie pokazywała, kto może zaliczyć ten początek sezonu do udanych, a kto wciąż po tych pierwszych nieudanych występach w dalszym ciągu nie podniósł się z kolan. Pierwszy mecz tej kolejki 24 maja pomiędzy Renault Zdunek, Wybrzeże Gdańsk, Unią Leszno. Oba zespoły potrzebują punktów bardzo mocno. Przede wszystkim gdańszczanie oczywiście, ale leszczynianie też pokazali w ostatnim czasie, że stracili punkty, które już właściwie mieli podane na tacy. I wydawało się, że w tym roku nie będą mieli problemu z tym, z czym borykali się w ubiegłym sezonie, czyli z wyścigami nominowanymi. Przyszedł Nicky Pedersen, lider z prawdziwego zdarzenia, który jednak trochę zawodzi. Przede wszystkim nie zdobywa tylu punktów, ile zdobywał zazwyczaj w polskiej ekstralidze. To, myślę, jest główny powód tego, że leszczynianie nie wygrywają tych ostatnich spotkań. Pomijając już to, że koledzy z zespołu mają niemałe pretensje o to, że Niki nie pomaga, tylko przeszkadza na torze. Bo jak nazwać to, że w ostatnich dwóch spotkaniach właściwie mając we Wrocławiu 8 punktów przewagi przed dwoma ostatnimi wyścigami, leszczynianie zremisowali tylko to spotkanie, a w ostatnim meczu na własnym torze, mając 6 punktów przewagi nad Zielonogórzanami, przegrali to spotkanie, więc ostatnie 4 wyścigi nominowane w dwóch ostatnich meczach przegrali 1-5, więc na pewno nie jest to komfortowa sytuacja dla nich. Myślę, że też będzie się działo zawodnikom w głowie, bo wszyscy o tym mówią, ja również tutaj z tego miejsca, że te wyścigi nominowane są wykonywane przez tych zawodników jeszcze gorzej, więc ta presja w tych wyścigach nominowanych będzie jeszcze większa, ale no to są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy radzą sobie w stresujących sytuacjach i takie momenty nie powinny ich usztywniać. Na pewno po prostu są w nie najlepszej formie, począwszy od Nickiego Pedersena, skończywszy na kilku innych zawodnikach, bo akurat do juniorów to leszczyńskich ciężko byłoby się przyczepić, jeżdżą bardzo dobrze i Tobiasz Musielak w ostatnim spotkaniu i Piotrek Pawlicki też robi swoje punkty, więc tutaj Nicky Pedersen z tymi zawodnikami dochodzącymi seniorami po prostu zawodzą swoich kibiców, więc to spotkanie w Gdańsku będzie dla nich bardzo ważne, bo myślę, że każdy, kto będzie i chce walczyć o pierwszą czwórkę po rundzie zasadniczej, nie może sobie raczej pozwolić na porażkę w Gdańsku. Częstochowianie już wygrali na torze w Trójmieście. Owszem, Torunianie przegrali, ale zobaczymy, czy to był jednorazowy wybryk gdańszczan, czy faktycznie na własnym torze potwierdzą to, że mogą walczyć z najlepszymi. Z Częstochowianami tego nie pokazali. No i myślę, że tutaj faworytem też są goście z Leszna. Po prostu nazwiska i potęga tych nazwisk w Lesznie jest o wiele większa niż w Gdańsku. Jeśli to spotkanie zakończy się zdecydowanym zwycięstwem leszczynian, to myślę, że gdańszczanie już powoli przyzwyczają się do takiego marazmu i ciężko będzie im się podnieść w kolejnych spotkaniach. Na pewno będzie to bardzo ważny mecz dla obu drużyn, bo leszczynianie potrzebują po prostu przełamać się i zwyciężyć, a gdańszczanie myślę, że po raz kolejny potrzebują zwycięstwa do tego, aby uwierzyć po tym pierwszym spotkaniu bardzo udanym, ale po kolejnych już tych przegranych, aby ponownie uwierzyć w to, że mogą w tej lidze po prostu się utrzymać. Dla mnie faworytem są goście. Jak będzie, zobaczymy 24 maja.